Dzień dobry, witam Państwa w naszym kolejnym wideo poradniku. W tym odcinku serii Rodziny w Revit zajmiemy się parapetem opartym na płaszczyźnie wybranej przez nas roboczej. Docelowo chciałbym ten parapet wstawiać na przykład w otwór, być może później zagnieżdżać go w rodzinie okna. Więc od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że nasz projekt ten docelowy zostawimy sobie otwarty. Na razie nic tu nie będziemy zapisywać. I przejdźmy cały proces tworzenia takiej rodziny parapetu od nowa. Plik, nowy, rodzina. Wybieramy. Na pewno będzie to model ogólny oparty na płaszczyźnie, czy tam na powierzchni. Więc wybierzmy, że na powierzchni, otwórz. No i teraz w pierwszej kolejności ustawmy sobie skalę na 1 do 10, wysoki, spójne kolory. I zacznijmy od utworzenia kilku płaszczyzn odniesienia, skrót z klawiatury RP. Więc na pewno nasz parapet będzie musiał mieć jakąś głębokość i szerokość. To jest coś, co na pewno. Na pewno będziemy potrzebować na elewacji, na przykład od przodu, stworzyć płaszczyznę odniesienia odpowiedzialną za grubość naszego parapetu. Więc w tym momencie przejdźmy do zakładki utwórz, wyciąganie. Poprzez narzędzie wskaż linię z opcją zablokuj wybieramy potrzebne nam płaszczyzny. Gdzieś mi chyba za bardzo sobie zaznaczyłem, więc muszę pamiętać, żeby wybrać te skrajne. Ok, teraz jest w porządku. Trimem sobie to zetniemy. Dodatkowo wprowadzimy zaokrąglenie. Na razie na roboczo ustawmy teraz, żeby to miało na przykład teraz 35 mm. To zaokrąglenie również. Zastosujemy OK. Ustawmy od razu materiał, narzędzia główne, materiał EEC, niech to będzie jakiś kamień. O, marmur. Jest. Użyj wyglądu renderingu, zastosuj OK. Jeszcze raz sobie klikniemy marmur. OK. I w tym momencie przejdźmy do widoku z przodu jeszcze. Wysoki, spójne kolory. Dowiążmy nasze płaszczyzny. Więc mamy OK. Tu mieliśmy opcję wskaż linię, więc jest w porządku. Przetestujmy tylko, przesuwając którąś z płaszczyzn odniesienia. Wszystko jest w porządku, więc je teraz potrzebujemy zwymiarować. Zacznijmy od tego, żeby nasz parapet był symetryczny względem punktu wstawienia. To samo dla jego głębokości. Dodatkowo zwymiarujmy nasze zaokrąglenie, czyli będzie to wymiar promieniowy. OK. No i przejdźmy do opisania parametrami poszczególnych elementów, więc będzie to głębokość parapetu. OK. Dalej szerokość parapetu. Zaokrąglenie. OK. Ta wielkość też będzie zaokrągleniem. Więc tu mamy już szerokość, głębokość zaokrąglenia. Przejdźmy do widoku z przodu. Zwymiarujmy DI. Nazwijmy parametrem grubość parapetu. OK. Wstawmy tą grubość na razie na chwilkę na 2 cm.
Sprawdźmy, czy wszystko nam działa. Ustawmy sobie 1200. Jest OK. Jeszcze głębokość sprawdźmy. 200. Super. Zaokrąglenie. 50. Wiązania nie są prawidłowe, czyli uciekłbym z wymiarem. Spróbujmy opcję mniejszą. Więc widzimy, że przy tych wiązaniach musielibyśmy coś tutaj pokombinować. Więc zobaczmy, co da się tu zrobić. Więc widzimy, że mając zaokrąglenie wyrzucone na zewnątrz, nie mamy tutaj płaszczyzn odniesienia, aby tym sterować. Musimy zdać sobie sprawę z tego, żeby móc panować nad zaokrągleniem, które dotyczy bezpośrednio tutaj w obwiedni tego wyciąganego elementu, musimy ten parametr zadać edycji obwiedni. Czyli będąc w jej edycji DI wymiar promieniowy, wybieramy, zaznaczamy ponownie i w tym momencie przypiszę jako zaokrąglenie. Z drugiej strony uczynię to samo. Zapiszę i zwróćcie Państwo uwagę, że w tym momencie nie mam na zewnątrz tego parametru, ale w edycji typu to zaokrąglenie mogę już zmieniać. Zastosuj. Może zmiana nie była zbyt widoczna. Teraz już bardziej. Wróćmy do naszych 35. Więc mamy w ten sposób możliwość sterowania. Wczytaj do projektu. Więc mamy teraz na płaszczyźnie możliwość oparcia tego. Ja zanim jeszcze wczytam do projektu, usunę ten poprzedni. Ponownie wczytaj do projektu i w tym momencie CM, ponieważ ubrało mi się to pod modelem ogólnym, więc żebym mógł to mieć w ramach konstrukcyjnych, no to musiałbym sobie to oczywiście określić tutaj jako ramy konstrukcyjne. W tym momencie wczytaj do projektu, nadpisać i teraz BM to skrót do belek i mamy tutaj rodzinę 7. Nie dałem jej wcześniej nazwy. Spacją pamiętamy, że mogę sobie obracać. Punkt wstawienia. Następnie sprawdźmy zakładkę zmień. Dołącz. Do geometrii ściany chcę dołączyć mój parapet. W tym momencie tworzę wycięcie w ścianie na parapet. Mógłbym spróbować przełączyć kolejność połączeń. I w tym momencie to mój parapet jest docinany do ściany. Jak widzimy, raportujemy długość w milimetrach, więc to, że wycięliśmy coś stąd, nie zmienia nam tej długości. Parapet jest liczony po długości tej zewnętrznej, która była tutaj docelowo. Więc możemy tutaj sobie zmieniać w edycji typu, oczywiście ustawiać odpowiednie parametry. Więc w ten sposób stworzyliśmy rodzinę takiego oto parapetu opartego na płaszczyźnie. Jeśli macie jakiś Państwo pomysł na to, co możemy dla Was zamodelować, co byście chcieli zobaczyć, to proszę dajcie znać w komentarzu. Zachęcam również, jeśli się podobało, do zostawienia łapki w górę i subskrybowania naszego kanału. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnych wideoporadnikach.